Czytaliśmy na początku, czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego. Czy możemy? Nie możemy. Jest to niemożliwe dla nas ludzi. Weźmy tak, naukowcy już zaczęli zerkać w wszechświat, w kosmos. Doszliśmy do tej wiedzy, że nasza planeta jest jedną z 8 planet krążących wokół niewielkiej gwiazdy zwanej Słońcem, prawda? To wszyscy wiemy, jest to podstawowe zagadnienie, ale nasze Słońce jest tylko jedną z niewielu miliardów gwiazd we Wszechświecie. Ile tych gwiazd jest, to tylko sam Pan Bóg wie. Kolejna najbliższa gwiazda nazywa się Proxima Centauri, jest oddalona od nas o odległość około 40 bilionów kilometrów. Czyli światło przebiega tą odległość w okresie 4,2 lat. To są takie ciekawostki. W przestrzeni kosmicznej odległości są tak ogromne, że niewygodnie byłoby podawać je w kilometrach, bo byłoby to astronomiczne odległości, a więc podaje się w latach świetlnych, a jeden rok świetny to odległość, jaką światło w próżni przebywa z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, tak? Jak pamiętamy, odległość Słońca od Ziemi wynosi 150 milionów kilometrów i Słońce przebiega to, światło przebiega tą odległość w około 8 minut. Gdybyśmy próbowali najszybszym dostępnym dla nas środkiem lokomocji dotrzeć do najbliższej gwiazdy, oprócz Słońca oczywiście, o tej Proximi Centauri, to musielibyśmy użyć do tego jakiegoś środka lokomocji? Rakiety, no bo nie ma nic szybszego, prawda? To wiecie, ile czasu by nam to zajęło? Do najbliższej gwiazdy tylko, jaka jest obok nas. 175 tysięcy lat. Także to jest niewyobrażalny czas dla nas, niemożliwe do ogarnięcia. A więc nie możemy określić, ile gwiazd znajduje się w kosmosie. Jednak tak nauczeni, uczeni w przybliżeniu obliczyli, że w naszej galaktyce znajduje się około 200 miliardów gwiazd, a do tej pory odkryto około 175 miliardów galaktyk. Czyli jeżeli pomnożymy te dwie cyfry, 200 miliardów gwiazd, bo tak średnio się zakłada, że w każdej galaktyce około tyle jest, przez około 175 miliardów galaktyk, to już wychodzi w kwadrylionach. Jest to nie do napisania praktycznie cyfra, prawda? A więc każda gwiazda posiada niesamowitą energię. Niewyobrażalne ilości światła i temperatura panująca wewnątrz. Na przykład nasze Słońce osiąga w środku temperaturę rzędu około 15 milionów stopni Kelwina. Tak ogromna energia wystarcza, by zapewnić naszej planecie ciepło i światło, mimo że ta odległość wynosi 150 milionów kilometrów, właśnie to są tak doskonałe, sprzyjające warunki dla naszego życia tutaj na Ziemi. Przecież nasze Słońce to jest stosunkowo mała planeta i niezbyt gorąca w porównaniu z innymi największymi gwiazdami, przepraszam. Tak więc ilość energii w kosmosie jest dla nas niemożliwa do zmierzenia, przekracza naszą wyobraźnię. To tyle takiej ciekawostki. Można powiedzieć, a to przecież wszystko wiemy, że stworzył Pan Bóg, tak? Jak Psalm 19 nam mówi, Psalm 19, wiersz 2, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Więc tak, naukowcy poznając właśnie tajemnice wszechświata są pod niezwykłym wrażeniem, to przekracza wszelką wyobraźnię tego wszystkiego, co możemy dostrzec i o czym się dowiadujemy. Szczególnie Księga Izajasza dużo mówi o Bożych przymiotach, o Bożej mocy, o Bożej wszechmocy. Rozdział 40, wiersz 26, zaprasza nas niejako. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie,
na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Wszystkie te gwiazdy, planety Pan Bóg zna po imieniu. Wszystko, co stworzył, a wiemy, że wiemy, nie wiemy, no ta energia jest tak ogromna, tak niesamowita, że ten, który to stworzył, musi mieć o wiele potężniejszą tą energię i moc do stworzenia. Księga Izajasza, rozdział 46, wiersz 9 i 10, jeszcze byśmy sobie mogli przeczytać. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem, nie ma innego. Ja jestem Bogiem, nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem, co będzie i z dawna, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. Dokonuję wszystkiego, czego chcę. A więc Bóg dokonuje wszystkiego, czego chce. Ma niesamowitą moc i co tylko zapragnie, to wykonuje. Jego moc, energia przekracza nieograniczenie moc i energię i potencjał całego kosmosu. W tej sytuacji miło jest wiedzieć, że najwyższy władca wszechświata jest naszym przyjacielem, otacza ludzi swoją łaską. Jest to coś pięknego, coś niesamowitego. Ten wielki, potężny Bóg jest naszym przyjacielem. A więc jakim jest Bóg? Co wiemy o Bogu? Jakim szczęściem, przywilejem jest to, że możemy Go poznawać przez Jego Słowo, przez przyrodę, przez Jezusa Chrystusa, który nam Go objawił i pokazał, jakim jest Bóg. Wiemy, że Bóg jest miłością. Tą miłością otacza cały świat i cały wszechświat, jaki stworzył. Wszystko odbywa się w cudownym, wspaniałym porządku we wszechświecie. Ale co jeszcze możemy powiedzieć, co możemy wiedzieć o naszym Bogu, co nam objawił w swoim Słowie, bo tylko na tyle możemy o nim powiedzieć. Na ile nam dał się objawić. Skoro niebo głosi chwałę Bożą, firmament opowiada o dziełach Bożych, również i my możemy i powinniśmy głosić Bożą chwałę naszego Boga, Jego niezrównane cechy, Jego niezrównany, cudowny charakter. Zwróćmy uwagę na psalm 90, to psalm napisany przez Mojżesza. Czytamy od początku. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Wiersz 4. Albowiem 1000 lat jest w oczach Twoich jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. A więc dla Boga 1000 lat jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, jak straż nocna. Zanim wszystko powstało, Tyś jest, Boże, od wieków na wieki. Bóg jest Bogiem, Bogiem wiecznym. Tutaj właśnie Mojżesz przedstawia doczesną egzystencję człowieka w porównaniu z wiecznym istnieniem naszego Boga. Nasze życie jest krótkie, rośniemy, umieramy, tak jak trawa. Jednak Bóg trwa wiecznie. Bóg przedstawił siebie jako jestem, który jestem, czyli oznacza wieczną obecność Boga. Dla Boga przeszłość, teraźniejszość, przyszłość są takie same. On widzi najodleglejsze wydarzenia przeszłości, jak i to, co jeszcze się nie wydarzyło, z taką samą jasnością, jak my postrzegamy oczywiste prawdy codzienności. Wielu z nas próbuje zachować młodzieńczy wygląd, dobrze się czuć tak długo, jak to możliwe. Powstają jak grzyby po deszczu ośrodki spa, gabinety odnowy, siłownie, ludzie przeprowadzają operacje plastyczne, ćwiczą, aby czuć się dobrze, wyglądać zdrowo, czuć się młodo, by oddalić od siebie starość. Jednak prędzej czy później każdy się starzeje, jest to nieodwołalne i to po prostu nasz los, można powiedzieć, tak, że nie ma tego odwrotu tutaj na ziemi. Jeszcze raz wracając do Księgi Izajasza, 40 rozdziału, tam 28 wiersz mówi: czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Słyszeliście o tym? Wielu ludzi nie słyszało, także możemy im zacytować. No nie wiesz, nie słyszałeś? Bóg jest Bogiem wiecznym, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Księga Izajasza, jesteśmy dalej przy Księdze Izajasza, 44
rozdział, wiersz 6 do 8. 44, rozdział, wiersz 6 do 8. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Kto jest mi równy, niech zawoła. Niech to zwiastuje, niech mi to przedstawi. Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy i to, co ma nastąpić, niech zwiastują. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. Jeszcze 45 rozdział, wiersz 5 i 6. Ja jestem Pan i nie ma innego. Prócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo prócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Bóg jest jedynym Bogiem. Nie ma innego Boga. 43 rozdział, jeszcze wiersz 10. Wy jesteście moimi świadkami, mój Pan, moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Kiedyś musiałem przyjechać na nabożeństwo okazją i zatrzymał się taki znajomy biznesmen z Sieradza. Już nie żyje, zmarł na raka niedawno. Się pytał, dokąd jadę. Tak zaczęliśmy właśnie na tematy Boże, religijne. Zacząłem mu opowiadać o Panu Bogu. Pan Bóg właśnie wszystko stworzył. Jest Bogiem wszechmogącym, wszechwładnym. I on zadał takie pytanie, a kto stworzył Boga? I właśnie ten tekst przyszedł mi na myśl właśnie. Przede mną Boga nie stworzono, po mnie się Go nie stworzy. Bóg jest jedynym wiecznym Bogiem. I nie ma innego. Wiemy, że ludzie stworzyli sobie różne bóstwa na swoją modłę, można powiedzieć. Już w Biblii czytamy właśnie o tych różnych bóstwach pogańskich, które też przejęli, między innymi też oddawali cześć tym bóstwom później nawet Izraelici. Baal, Dagon czy inne bóstwa, to już nie będę wszystkich tych Asher wymieniał. Ale kiedy zajrzymy do mitologii greckiej czy rzymskiej, również mamy różne bóstwa, tak? Hermes, Zeus, czy tam, no, nie będę wszystkich wymieniał. Obecnie też ludzie, można powiedzieć, oddają cześć nie temu prawdziwemu Bogu, ale bóstwom. Sam hinduizm skupia około miliarda ludzi w swoich kręgach. Buddyzm, islam, który uważa Boga jako surowego i sędziego, który tylko czeka, żeby zesłać na nas karę. Czyli mamy taki spaczony obraz Boga. New Age, którzy wierzą, że Bóg jest w nas i możemy tego Boga niejako reanimować. Te przejawy bóstwa, które ludzie sobie wymyślają, są po prostu wcielają się w jakieś rzeźby, w świątynie, czy w mistrzów guru, którym też tysiące, miliony ludzi oddają cześć, kiedy widzimy jakieś spektakularne akty, tam jakieś filmy, gdy widzimy tych mistrzów guru, jaką cześć po prostu przyjmują. Ale jakże możemy być wdzięczni Bogu, jedynemu i prawdziwemu Bogu, że możemy właśnie Jemu oddawać cześć, a nie nic nieznaczącym obrazom, posągom, rzeźbom przedstawiającym nicości tego świata. Jakim szczęściem jest to, że możemy poznawać tą prawdę poprzez Jego Słowo, poprzez objawienie. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian 8:6, bardzo ciekawy tekst, który mówi, że wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko pochodzi i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. A więc dla nas istnieje tylko jeden Bóg, oczywiście trójosobowy Bóg, o tym też doskonale wiemy.